Siema wszystkim, Pietra, Zielony Zakątek się kłania. Trochę już minęło od filmu ostatniego, prawie że miesiąc. Mamy sierpień, żniwa z zapasem, kombajny słychać. Ogródek mój się prezentuje w taki sposób. Robimy cały czas nowe nasadzenia kwiatów, tylko że nie ma czasu nagrywać. Praca i tak dalej. Przywiozłem niedawno takiego świeżego rododendrona, większego troszeczkę. Klientka to wyrzuciła, czerwone podam. Co z tego będzie, nie wiem, okaże się, czy dostał odżywków. Zobaczymy, czy się przyjmie. Idziemy w dalszą część mojego ala ogródka. Ogródek cały czas skomponowany, cały czas coś dochodzi. Tutaj mnie trochę nie było i trochę mi przyschła wierzba, hakują, ale odbija, dostała nawozu, dostała wody, wszystko jak należy. Ale widzicie, szybko mija czas. Żniwa za pasem. Pogoda piękna, sobotę już zapowiadają deszcz, ochłodzenie i to tak jest. Bratki mi poodbijały, bo od tej suszy trochę je przyćmiło. Przyćmiło je, ale odbiły. Lasek rośnie z miesiąca na miesiąc, coraz większy i oby tak dalej. I to, co lubię najbardziej, nosiliśmy do mojego oczka. Ostatnio kupiliśmy z żoną lilie żółte wodne, ale z tych lilii tyle zostało, co i nic. Sobie rybki pożywkę zrobiły. Pożywkę rybki sobie zrobiły. Może coś tu bera jest, ale wątpię. Ryba chodzi. Trochę trzciny. Nie robiłem filmu z wycinania trzcin, bo bez sensu. Trochę wyjrzy teraz inaczej ten staw. Bo wam powiem, już było nieciekawie z tymi trzcinami. I to nie jest ten tatarak, nie wiem, czy się w cholerstwo, skąd to przytułało. Może kopalka przywiezła, no ale to się rozpleniło. Dużo wyciny. Wycięliśmy z moim tatą. I się zbiornik prezentuje dużo, dużo lepiej. Fakt faktem, że nie ma tego cienia dla ryb, ale tam zostawiliśmy parę tych trzcin. Powiększę, może coś będzie widać. No. Myślę, że to im wystarczy spokojnie. Tutaj moje krzewy. Jeden, tu krzew drugi. No idzie to w miarę. Ryba chodzi cały czas.
No nic. Trzeba skończyć ten film, bo jest. Trzeba się do odpocząć przed jutrzejszą trasą do pracy. No co? Wszystkiego dobrego. Ludziska. I do zobaczyska w kolejnej produkcji. Kłania się Pietras. Hej.